Cześć. No idę właśnie na banany, bo udało się, banan zaowocował i nawet dojrzał. Otóż oto on. Jest to musa wylucina. Banan należy do kilku nielicznych chyba bananów odkryto nasiennych, to znaczy, że dojrzały owoc otwiera się. I tutaj już mam akurat kilka sztuk takich otwartych. Zaraz spróbuję zerwać jednego. O, jest. Jednego zerwałem. Taki nieduży, jak widać. Kolor różowy. Zaraz będziemy go próbować skonsumować. Dodam jeszcze tyle, że pęd ten bananowiec zakwitł jakoś w czerwcu. Postaram się wkleić link do filmiku, który nagrywałem właśnie jak zakwitł. Przy okazji będzie można zobaczyć, jak wyglądały tutaj te bananki ogólnie na tym poletku koło stawu. No i udało się i dojrzał. Później zakwitły tutaj jeszcze pozostałe pędy. W sumie jest 3 pędy zakwitnięte. Ale na tych to już owoców się nie doczekam dojrzałych. No, tutaj ma ładne takie różowe owoce. No ale to już, nie wiem, wykopię je i zobaczę, co tam się uda z tego zrobić, ale wątpię, że się doczekam właśnie na te, ale kolejne będą w przyszłości na pewno. Dobra, teraz idę usiąść do stołu i spróbować, jak on smakuje. No, pogoda dzisiaj jest bardzo ładna, akurat na próbowanie własnych bananów. Ustawić, żeby było widać, bo... O, może tak? Dobra. Jak to się do niego zabrać? Zobaczymy. O, widzę, już tam się świecą nasionka czarne. Dojrzałe. Może obiorę tak, jak się obiera banana. Skórki sztywne. Jest. O, jest cały banan. Otóż, oto on. Tu jest banan. Może go przekroję. O, czuć pod nożem nasiona. Twardo. Nie będę na siłę kroił, by nie rozkroić nasion. Tak wygląda wewnątrz. No i teraz spróbować. Dobra, powiem wam tak. Musiałem wyłączyć na chwilkę nagrywanie, bo trochę to trwało. Ale szału nie ma ogólnie. Smak banana cierpki. Troszkę tego miąższu między tymi nasionami jest. Ale generalnie konsystencja banana. Ale generalnie w smaku nie za bardzo. Bardzo cierpki. Dojrzały jest na pewno. Banan dojrzewał na słońcu. No, nie ma słodyczy za bardzo. Także... No, jedynie na nasiona. I dla ozdoby. Bo zachwycać smakiem się nie można tutaj. Tak wygląda środek bananka.
O. Dobra, to by było na tyle. Myślałem, że będzie smaczniejsze w smaku. No ale spróbować trzeba było. Na razie. No dodam jeszcze, że zaraz umyję te nasiona i odłożę na jakiś czas do wyschnięcia, na kilka dni może, i wysieję. Także będzie, no myślę, że z tych kilku bananków będą setki sadzonek Musza Velutina. Na razie.